Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych. W dzisiejszym materiale będzie o agresji i gniewie oraz ich transformacji, czyli nakierowywaniu lub przemianie w coś pozytywnego i produktywnego. W nowoczesnym świecie, w którym wszyscy są równi, czyli według tej indoktrynacji, równie słabi i podporządkowani, bez własnego zdania i umiejętności asertywności, nie ma miejsca na agresję. Szczególnie chłopcy, ale nie tylko, są od małego kastrowani i przeświadczani, że agresja oraz gniew to coś złego, okrutnego i haniebnego. Rezultuje to m.in. zalewem simpów, zniewieściałych i słabych facetów lub chłopaków, którzy gubią siebie i swoją energię napędową. Myślę, że jest to element daleko pojętej inżynierii społecznej, która ma na celu, jak już kiedyś wspominałem, osłabienie wizerunku rodziny oraz co oczywiście idzie z tym w parze mężczyzny jako jej głowy. W dzisiejszym rozdziale wytłumaczę z mojej perspektywy, czemu tłumienie gniewu oraz agresji lub ich złe wyrażanie jest nie tylko szkodliwe, ale również osłabiające ciebie. Gniew i agresja są silnymi emocjami, które często idą ze sobą w parze. Jednak nie jest to regułą. Dzięki ich sile mogą być niesamowitym zasobem energii oraz motywacji, lub inaczej twojej siły sprawczej. Zauważ, że agresja nie musi wcale być fizyczna potrafi przybierać różne formy być np. pasywna lub aktywna, jawna i niejawna. Nie jest również powiedziane, że musi być wymierzona w coś lub kogoś, a tym bardziej nie jest to stricte przywalenie komuś w gębę lub sadystyczna brutalność. Bardzo podobnie jest z gniewem. Nierozsądne jest w mojej ocenie marnowanie takiej energii, która może niesamowicie efektywnie pchnąć cię do przodu w stronę swoich celów, przemiany lub szeroko pojętego samorozwoju i bycia tą przysłowiową najlepszą wersją siebie. Wojownik musi okiełznać agresję i gniew, żeby móc z nich czerpać, a nie tracić kontrolę nad sobą i być przez te emocje targany niczym gałązki świerku przez wiatr halny. Jako przykład może tutaj nam posłużyć po raz kolejny samochód. Tym razem będzie to sportowa fura. Aby samochód sunął po szosie i wykorzystywał właściwie swoją moc, którą generuje silnik, potrzebne jest jej adekwatne przeniesienie na osi koła. Dopiero wtedy auto może zapierdalać. W innym wypadku silnik będzie jedynie ryczał jak na jałowym biegu, robiąc dużo szumu i hałasu, ale nic więcej. Cała jego moc się wtedy marnuje oraz zasoby potrzebne na jej wygenerowanie. Podobnie jest z gniewem i agresją, które mogą posłużyć, jak już mówiłem, jako niesamowity motywator i energia do walki, a właśnie owa walka ze swoimi słabościami i przeciwnościami losu oraz każdą przeszkodą na Twojej drodze nowoczesnego wojownika często poprzedza zmianę naszej sytuacji oraz nasz rozwój i zbliżenie się do swoich marzeń lub celów, niezależnie od tego jakie one by nie były. Energia to jeden z naszych najcenniejszych zasobów, który należy rozważnie używać, jeśli nie chce się być wegetującym warzywem, jeśli chce się żyć, a nie tylko przeżyć. Kolejną ważną kwestią, której nie należy mylić ze sobą, jest siła i okrucieństwo. Nie powinno tak samo stawiać się znaku równości pomiędzy gniewem i agresją, a brutalnością i sadystyczną przemocą fizyczną lub psychiczną. Wojownik wspiera słabszych, walczy o coś, nie jest kierowanym przez chciwość i brutalność barbarzyńcom. Wszyscy nosimy w sobie swój własny mrok oraz swoją ciemną stronę, która jest częścią nas i którą trzeba pokochać i zaakceptować, a nie wypierać. Owy mrok może, ale nie musi być gniewem i agresją, przynajmniej nie tylko. Samokontrola siebie i swoich emocji to nasza odpowiedzialność, to odpowiedzialność wojownika. Oswojenie się ze swoim gniewem i agresją, wczucie się w niego oraz zaakceptowanie ich daje ci energię oraz całkiem nowe pole do manewrów, którego być może jeszcze nawet nie zdążyłeś poznać lub nie wiedziałeś, jak wiele możesz z niego czerpać. Dodatkowo gniew i agresja są niczym Twój miecz i tarcza. Na bitwie lub w życiu, które momentami przypomina to pierwsze lub nawet wojnę. Warto być uzbrojonym, mając jednocześnie nadzieję, że nie będzie trzeba tej broni użyć. Nierozsądne jest jednak bycie bezbronnym, bycie owcą pośród wilków, bycie ofiarą pośród drapieżników. Zdecydowanie częściej nie będziesz musiał użyć swojego uzbrojenia, ale warto je posiadać. Często wystarczy wydobycie miecza lub sparowanie pierwszego metaforycznego ciosu tarczą, by zniechęcić przeciwnika. Napastnik lub agresor zauważy bowiem, że z tobą mu tak łatwo nie pójdzie, i dwa razy zastanowi się, czy konfrontacja z tobą jest grą wartą świeczki. Przeciwnikiem lub przeciwnością może być ktokolwiek i cokolwiek, a cios może być fizyczny lub psychiczny. Może być zadany na wielu płaszczyznach życia. Może to być na przykład sytuacja, w której ktoś z pracy zwala na ciebie winę przed szefem za swój własny ewidentny błąd lub lenistwo. Albo może to być w skrajnych przypadkach również obrona fizyczna siebie samego lub rodziny przed realnym zagrożeniem ze strony zewnętrznego świata, w formie np. napastnika, ale też chociażby spadającego drzewa lub auta, nad którym kierowca stracił panowanie. Te przykłady mają ci pokazać, jak złożone jest nasze życie i wszystko, co jemu towarzyszy. Przeciwnikiem lub zagrożeniem wcale nie musi być osoba, może tym lub nim być wszystko, a czasem nawet my sami, szczególnie jeżeli nie jesteśmy ze sobą szczerzy i próbujemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Idąc dalej, agresja i gniew potrafią wyciągnąć nas nie tylko z roli ofiary, ale również nauczyć zdrowej asertywności oraz dać nam siłę i odwagę, by stanąć w swojej prawdzie i przekonaniach, niezależnie od okoliczności. A czy nie właśnie tak postępuje wojownik? Może pchnąć nas ku treningowi, dyscyplinie, zawziętości oraz samo ulepszaniu się. Jest to pokład energii i tylko my decydujemy jak z niego czerpiemy i jak go wykorzystujemy. Może pozwolić nam odbić się od dna, zawalczyć o coś lub zdziałać coś czy osiągnąć. Gdyby nie mój gniew i agresja nigdy nie zacząłbym swojej przemiany. Dalej byłbym w swoich oczach użalającą się nad sobą ofiarą, bez determinacji, woli walki oraz nadziei i perspektywy na lepsze jutro. A mój trwający rozwój i wzrost ponad swoje lęki i słabości nawet by się nie zaczął. Dalej tonąłbym w maraźmie i depresji. Ważne jest okiełznanie oraz nakierunkowanie gniewu i agresji. Tak samo jak inne emocje, często trzeba je przepracować, nauczyć się je wyrażać, a nie zakopywać żywcem w sobie. Jak powiedział kiedyś Jung, jeżeli zabarykadujemy drzwi przed negatywnymi emocjami, to wtedy wejdą z drugiej strony do naszej świadomości. Należy rozróżnić niemoc w wyrażaniu agresji i gniewu oraz złe jej nakierunkowywanie. W obu przypadkach nie czerpiemy z tej energii, co jak już wyjaśniałem, mija się z celem oraz najlogiczniejszym gospodarowaniem naszymi zasobami. W przypadku niemocy w wyrażaniu gniewu i agresji, stajemy się potulnym popychadłem i miłym gościem, który nie umie stanąć za sobą i który dogadza wszystkim, tylko nie sobie samemu. Dodatkowo ludzie z racji swojej egoistycznej natury będą przejeżdżać po takiej osobie jak walec po asfalcie i deptać jak po wycieraczce. Ta postawa szkodzi danej osobie niesamowicie, niszczy poczucie własnej wartości i jest nienaturalna. Taka osoba jest albo więźniem swojego lęku, albo przeprogramowanym grzeczniusim robotem. Z wojownikiem nie ma to nic wspólnego. Dodatkowo nieprzepracowane emocje nie znikają, jak to bardzo adekwatnie podsumował w swoim cytacie Jung. Powracają w swoich brzydszych formach. Nieprzepracowany i niewyrażony gniew, który latami zostawał wypierany i pogrzebywany żywcem, może w ten sposób przemienić się również w żal, gorycz i zgorzkniałość, mającą wpływ latami na nasze życie i osobowość, w niektórych smutnych przypadkach nawet na całe życie danej jednostki. Druga opcja to nadmierna agresja oraz jej złe nakierunkowywanie. Jako klasyczny przykład może nam posłużyć tutaj zwykły Sebiks, który tylko szuka kogoś, komu będzie mógł nic przywalić w mordę. Najlepiej komuś dużo słabszemu i osobie, która jest sama, będąc równocześnie w przewadze liczebnej. Nie dość, że jest to po prostu słabe i nie ma nic wspólnego z bytem wojownika oraz odwagą i siłą, jest to również destruktywne dla całego otoczenia i niemoralne. Zamiast przelać w tym wypadku tą energię w siebie i swoje cele, używamy jej, by komuś zaszkodzić, zranić go lub upokorzyć. Takie osoby z reguły maskują tym swoje własne poczucie wstrętu do swojej osoby oraz niskie poczucie własnej wartości. W obu przypadkach marnujemy cenną energię gniewu i agresji ze szkodą dla świata oraz nas samych. W pierwszym przypadku szkodę ponosimy w pierwszej kolejności my, ale nie tylko, ponieważ świat nie będzie również czerpał z naszej siły. W drugim przypadku, w pierwszej kolejności szkodę ponosi ofiara bezsensownej przemocy, ale również nie tylko, ponieważ sprawca dalej będzie tkwił w swoim szambie i niezadowoleniu, goryczy, nienawiści do całego świata i siebie. Równie słabą opcją jest tłumienie gniewu i agresji za pomocą używek, ponieważ nie przyniesie to długotrwałego efektu i działa podobnie jak wyparcie, tak samo jak inne wyparte emocje. Gniew i agresja nie są w ten sposób przepracowywane i powrócą do nas prędzej czy później. Tematowi emocji i używek poświęcę jeszcze osobny materiał, ze względu na to, że jest to również złożone zagadnienie. Pamiętam, jak w moich młodszych latach miałem bardzo zdeformowane postrzeganie gniewu i agresji. Często gromadziłem je do punktu, w którym następowała eksplozja. Byłem wtedy tykającą bombą lub uśpionym wulkanem. Nie potrafiłem w zdrowy sposób poradzić sobie z tymi emocjami. Woda była cały czas gorąca, chociaż nie bulgotała, jednak wystarczyło tylko lekkie podgrzanie atmosfery i garneczek kipiał oraz się przelewał. Większość zakrapianych wyjść kończyło się burdami, awanturami lub bijatykami o byle gówno. Wystarczyło, że dwóch narwańców się na siebie krzywo spojrzy i już konflikt gotowy. Spory i kłótnie również bardzo łatwo eskalowały w niekontrolowany sposób i stawały się wzajemnym przekrzykiwaniem oraz obrzucaniem się obelgami. Z wiekiem zacząłem później bardziej tłumić gniew i agresję. Jednak to również kiepsko się sprawdzało, ponieważ zawsze mogły zdarzyć się okazjonalne wybuchy oraz kradło mi to cenną energię życiową. Jak już kiedyś wspominałem, zasilasz wtedy cały czas chodzącą lodówkę, bo te emocje nie znikają. Podsumowując, gniew i agresja są naturalnymi i niezmiernie silnymi emocjami, które mogą nas niesamowicie wzmocnić lub osłabić, pomóc lub nam zaszkodzić. Wszystko zależy od ciebie i tego, jak sobie umie z nimi poradzić, oraz na ile szczery i świadomy jesteś siebie oraz swoich emocji, w tym przypadku oczywiście gniewu i agresji. Czy jesteś ich świadomy, potrafisz z nich czerpać i kontrolować, czy to one kontrolują ciebie, jesteś wyłącznie ich niewolnikiem. Na koniec, o ile do niego dotrwałeś, nowoczesny wojowniku, kilka moich wersów, jak uważam, pasujących do tematu. Byłem na dnie, ale muszę iść w górę. Na solówce ze sobą, aż że żyję, poczuję. Depresja na barach. Agresja łeb rozpierdala. Krzyczałem po nocy. Wołałem pomocy. Ukryty smutek pod maską twardziela. Jebane chlanie i kat co niedziela. Prochy, trawa. Wszystko naraz. MD, bójki, jasna sprawa. Ciąg dalszy nastąpi. Materiały dostępne również na Spotify. Yeah, 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 yeah.